A my koledzy jesteśmy pana Henryka z chóru. To on śpiewa? Nie wiedziałam. Nawet jak fałszuje, to pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Kochani, świat jest piękny, bo ma różne barwy. Dziennikarstwo. Dla nas nie ma rzeczy świętych. Dla nas nie ma ludzi nieskalanych. To jest służba. No ale dlaczego pan uważa, że ludzie nie chcą czytać czegoś pozytywnego? Bo nie chcą. Gazetkę parafialną rozdaje się za darmo, bo nikt by jej nie czytał. Ludzie są źli, a w gazecie chcą przeczytać, że inni są jeszcze gorsi. I wtedy czuję się dobrze. Wpadłbym po prostu na herbatę, ale wie pan, opinia zobowiązuje. Gdzie pojechać na urlop? Nie, za granicę. Przy obecnych trudnościach dewizowych kursy są tak niekorzystne. Mój Boże! Chyba pojadę do Davos. Dobra. Mam ofertę. Nie do odrzucenia, rozumie pan? Pan ma coś wartościowego. Wszyscy o tym wiedzą, będą pana nachodzić. Na piątym piętrze zalało lokatorów, proszę pana. Tragedia. Powiadam panu, wszystkie książki nie ma. Wszystkie zniszczone, proszę pana. Klepki. Wszystkie do wymiany. Co tam klepki, proszę pana? Rury, wszystkie rury. Malowanie trzeba robić, wie pan, odnawiać. Straszne, robota jak cholera, proszę pana. No. Jest 20% od tego, czego pan nie ma, a będzie pan miał święty spokój zaręcza. Proszę pana, ta z 20 wyprowadza psa na spacer i tutaj na pana schodach, proszę pana, narżą kupę. Narżą, no. Narżą się kości rozłożenia dostał i tragedia. Już dopiero co się sprowadzi. Musimy wejść do tego mieszkania. Spokojnie, spokojnie. Stanie pan na czatach i wszystko będzie dobrze. Co ja? Się zablokowało. Guzik, debilu, guzik. Nawet drzwi idiota nie potrafi otworzyć. Panie Sztetkę. Czy u pana nie uratł się przypadkiem gaz? Bo wczoraj lokator skarżył się, że śmierdzi na korytarzu. Przepraszam, ja uzamy sobie. Już niedługo nie tylko serce będzie panu krwawić. Policja! Ręce na bok! Ręce na bok, powiedziałem! Nie ruszać się! Na bok, mamy! No, właśnie chcieliśmy do was dzwonić, żeby spełnić swój obywatelski obowiązek. Głuchy jesteś? Gdzie jest dziewczyna? A brunetka, blondynka, czego pan sobie życzy? Ale się musiał zdziwić, bo bezranie jest.